Rozmowa dnia, Anna Czcińska, witam Państwa, gościem programu Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Witam serdecznie Pana, Panie Wojewodo. Witam Panią redaktor, witam serdecznie Państwa. Panie Wojewodo, powiedział Pan dziś, że przez piątą falę przejdziemy suchą stopą. Czy to możliwe? No jeszcze tydzień temu pewnie nie pozwoliłbym sobie na takie stwierdzenie, ale rzeczywiście dane z ostatnich kilku dni są zaskakująco dobre i mimo tego, że ten wskaźnik zachorowalności na poziomie 2-2,5 tysiąca, dzisiaj mamy 1800, jest wysoki, wspominając poprzednie fale pandemii, to jednak hospitalizacje przy omikronie są dużo niższe i tutaj mamy wzrost w ostatnich dwóch tygodniach o 50 osób. W tej chwili przebywa 733 osoby na drugim poziomie, czyli tym najbardziej mierzalnym, jeżeli chodzi o rozwój pandemii i przez nas tutaj oglądanym codziennie i każdej praktycznie godziny. Ta sytuacja jest wyjątkowo dobra i pozytywna, ale też trzeba zaznaczyć, że ilość zachorowań jest mniejsza niż w innych województwach w przeliczeniu na mieszkańca i to też nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. Czyli mamy w szpitalach sytuacja bezpieczna, bo tutaj połowa sprzętu jeszcze jest do wykorzystania, prawda? I są łóżka, i są respiratory, ale tak naprawdę, panie wojewodo, fala uderza w lekarzy pierwszego kontaktu, w przychodnie, w te miejsca. Czy tutaj też nie ma kryzysu? Wszystko pod kontrolą? Na razie tego kryzysu jeszcze nie dostrzegamy. Ja wiem o pojedynczych przypadkach zachorowań w szpitalach, ale my mamy, szanowni państwo, bardzo trudne doświadczenia już z poprzednich fal. Ja przypomnę tylko ta fala druga z roku 2020, z końca roku, gdzie większość szpitali miała wyłączone znaczną ilość oddziałów i wtedy mieliśmy ogromny problem, żeby poradzić sobie z napływem chorych. Teraz są to mniejsza ilość tych przypadków. Też skrócony jest ten okres izolacji, dlatego że jak już powiedziałem, mimo tego, że ktoś ma ten wynik dodatnie, łatwo jest się zakazić omikronem, ale te jakby skutki tego omikronu nie są tak trudne jak w przypadku delty. No tutaj było dużo gorzej jeszcze kilka miesięcy temu, tygodni temu, bo mówimy o grudniu, kiedy był dla nas trudny i początek stycznia, mamy dzisiaj 2 lutego i sytuacja z omikronem jest zupełnie inna i mam nadzieję, że tak już zostanie. Miejmy czyli to sytuacja zupełnie inna, ale inwestycje, jeżeli chodzi o lecznice, o szpitale, tutaj cały czas jest plan i cały czas są informacje o tym, że w szpitalach inwestycje związane właśnie z walką z COVID-19 będą realizowane. No my środków na nasze szpitale kujawsko-pomorskie wydaliśmy w ostatnim czasie bardzo dużo. Również bardzo dużo wydaliśmy na inwestycje. Pandemia spowodowała nasze tutaj nastawienie przede wszystkim na inwestycje związane z oczywiście wyposażeniem związanym z leczeniem tej choroby, ale przede wszystkim zabezpieczenie tlenowe, które w pewnym momencie, w sumie od początku trwania tej choroby i pobytu chorego w szpitalu, najbardziej potrzebny jest tlen. I z tym tlenem to nie jest taka oczywista sprawa, bo są to dosyć skomplikowane instalacje, które należy zrobić z właściwej technologii, żeby były oczywiście bezpieczne. No okazało się, że przy tej dużej ilości napływu chorych, gdzie mieliśmy chorych no 20 grudnia prawie 1200, a jeszcze kilka miesięcy temu prawie 1900 i zdecydowana większość tych osób potrzebowała zabezpieczenia tlenowego. Okazało się, że poszczególne łóżka no nie mają takiego zabezpieczenia tlenowego, więc tą instalację należało doprowadzić w większości szpitali do łóżek lub rozszerzyć takie możliwości i oczywiście kluczowe były tutaj zbiorniki z tlenem, które były stawiane, dostawiane, rozbudowywane. Także ta instalacja w ostatnich miesiącach jest cały czas rozbudowywana właśnie po to, aby być przygotowanym na jakieś trudne momenty. No w tej chwili mamy zużycie tlenu w granicach 20-23 ton, a zdarzało się już w trudnych momentach nawet i 37 ton na dobę. To bardzo dużo i tutaj im większe te zbiorniki, im większa możliwość magazynowania tego tlenu, tym bezpiecznie dla pacjentów. Zupełnie inne dane, jeżeli chodzi o te fale. Szpitale są przygotowane, miejsca w szpitalach są, ale omikron, tak jak pan powiedział, panie wojewodo, omikron to przede wszystkim kwarantanna i izolacja. Czy tutaj są sygnały być może o sytuacjach, gdzie może zabraknąć pracowników, może zabraknąć ludzi, bo coraz więcej osób musi po prostu chorobę przeczekać?
No, tego się też chyba i obawiał pan minister zdrowia, ale i pan premier. I na razie ta sytuacja nie jest jakby uciążliwa dla naszej gospodarki, dla naszego funkcjonowania właśnie służby zdrowia i innych służb. Ja nie mam takich sygnałów, mimo tego, że systematycznie komunikuję się z przedstawicielami i kierownikami tych poszczególnych jednostek i odpowiedzialnych za te służby. Na razie sytuacja jest opanowana. Natomiast no, słysząc to, co się działo w Hiszpanii, we Francji, gdzie dziennie było nawet i 200 tysięcy zachorowań, no to z automatu oczywiście, gdyby to się zdarzyło w Polsce, to tego nie możemy wykluczyć. To, że mamy teraz, bo cały czas jednak odnotowujemy wzrost ilości zachorowań, porównując tydzień do tygodnia, ale niespodziewanie ta tendencja i dynamika wzrostu zachorowań spadła. To oznacza, że może to się wypłaszczyć, ale też nie możemy wykluczyć, że choroba jeszcze nabierze rozpędu. No bo mówię, sam omikron jest bardzo, bardzo zaraźliwy, bardzo łatwo go nabyć od kogoś, kto jest po prostu chory, a ten, który jest chory, nawet nie musi mieć objawów, bo dotyczy to dużo, te objawy dotyczą i dotykają dużo mniejszą ilość osób. A najważniejsze jest wyłapać właśnie moment tego zakażenia. Tutaj miało pomóc powszechne testowanie. Są miejsca w regionie, czy liczba tych miejsc w regionie rośnie, jeżeli chodzi o na przykład o apteki, gdzie można przyjść i taki test wykonać? Znaczy, zacznijmy od tego, że w tej chwili mamy 69 punktów uruchomionych w województwie kujawsko-pomorskim, w których możemy się przetestować i to na ten czas wystarcza, nie sprawia większego problemu. Oczywiście ta oferta i ta propozycja do aptek, aby to właśnie w aptekach odbywały się, znaczy były otwierane kolejne punkty szczepień, no może nie uzyskała tak wielkiej akceptacji ze strony tych aptek, ale mamy 13 takich punktów w województwie kujawsko-pomorskim, 6 w tej chwili działa, kolejnych 7 za chwilę działać będzie i w tych aptekach będzie można wykonać test, sprawdzić, czy ma się koronawirusa, czy go się nie ma, więc cieszę się, że jest tych 13 aptek i mam nadzieję, że kolejne do tego dołączam. Ale mamy punkty drive-thru, mamy punkty, które były tymi punktami od zawsze, systematycznie je zwiększamy i dostosowujemy do ilości osób, które chcą być poddane takiemu testowi. Na ten czas problemów nie ma i myślę, że jeżeli się pojawią kolejne no, symptomy związane z rozwojem tej choroby i zwiększoną ilością zachorowań, co z tym się będzie wiązało, że zwiększoną koniecznością badań, kolejne punkty będziemy otwierali. Ja na razie nie widzę takiego zagrożenia i problemu, jeżeli chodzi o testowanie w województwie kujawsko-pomorskim, ale tylko powiem tyle, że rzeczywiście te wszystkie testy, które się w tej chwili odbywają. 35% osób, które poddaje się testom, ma wynik pozytywny, a jeszcze niedawno mówiłem na początku stycznia, że było tych procent 15, więc widzimy jednak ten omikron. Ale jak już powiedziałem, konsekwencje omikronu są zupełnie inne niż poprzedniej delty. To pandemia, początek roku to mobilizacja, jeżeli chodzi o pracę ochrony zdrowia, ale też początek roku to taka mobilizacja, jeżeli chodzi o inwestycje. Był pan dzisiaj w Barcinie. Kolejne miejsca, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, są przygotowywane, są otwierane, samorządy inwestują w takie miejsca. Panie wojewodo, tak? No dokładnie, bardzo się cieszę, że w tych ostatnich latach od 2016 roku aż 60 milionów złotych zostało pozyskanych przez kujawsko-pomorskie samorządy właśnie na otwarcie żłobków. Zostało otwartych 3371 miejsc, a dla 14 tysięcy, przyszło 14 tysięcy dzieci zostało pozyskane przez samorządy dofinansowanie do utrzymania tych żłobków. Żłobki są bardzo potrzebne, tutaj przykład Barcina. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie od pana burmistrza, który rzeczywiście też udowodnił, że takie inwestycje w żłobki, w infrastrukturę społeczną, edukacyjną powodują, że bardzo chętnie osoby nabywają działki i osadzają się. A panie wojewodo, a wie pan, o ile wzrosła opłata właśnie za pobyt dziecka w żłobku? Bo te ceny wzrosły. Nie 330, a 730 zł trzeba będzie płacić na przykład w żłobku w Żninie. No, nie znam sytuacji żłobka w Żninie, natomiast z tego co wiem, to głównym celem samorządu w tej chwili jest zapewnienie ilości miejsc w żłobkach, bo z tym był bardzo duży problem. Głównym kłopotem właśnie poszczególnych samorządów jest to, że zainteresowanie miejscami w żłobkach dużo bardziej przekracza możliwości, albo w ogóle żłobka nie ma w gminach, bo są takie samorządy, albo jest ich za mało i takie oczekiwanie społeczne jest
jest, aby tych żłobków było więcej, bo to daje szansę oczywiście młodym rodzicom na to, aby podjęli pracę lub ją kontynuowali po urodzeniu dziecka. Więc bardzo ważna to jest przestrzeń, a to, że szanowni państwo, takie wzrosty mogą być, no zapewne zostają również koszty. Ja jeszcze raz podkreślam, że jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy, wspieramy ten obszar jak tylko można we wszystkich dziedzinach, a jeżeli chodzi o rozbudowę miejsc, które jeszcze mam nadzieję powstaną w najbliższych latach w województwie kujawsko-pomorskim. Ja tylko dopowiem, panie wojewodo, bo to samorządowcy mówią, że jest ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym i tutaj stąd będzie można brać to dofinansowanie, jeżeli chodzi o podniesione ceny za opiekę nad dzieckiem w żłobku. Ale to ja powiem tak, rzeczywiście funkcjonuje to od grudnia 2021 roku. Wcześniej takie środki można było pozyskiwać właśnie poprzez Urząd Wojewódzki. Teraz od tego momentu będzie można zgłaszać takie wnioski o dofinansowanie do każdego miejsca w żłobku właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tu się ten transfer środków zmienił, ale nie zmieniło się to dla ani użytkowników, ani dla beneficjentów, czyli samorządów i rodzin, które z tego będą korzystały. Także jeszcze raz zachęcam do tego, żeby korzystać z programu Maluch Plus. Pewnie nabór będzie niebawem i ogłosimy go razem z ministerstwem. I to nie jedna taka zachęta, panie wojewodo, bo zachęca pan też samorządy do tego, by składały wnioski, jeżeli chodzi o walkę z wykluczeniem autobusowym. Sporo na ten temat mówiliśmy ostatnio. A mieszkańcy pytają, będą linie, dopóki będą pieniądze? Czy jaka jest przyszłość tego programu? Ten program powstał jeszcze przed wybuchem pandemii, natomiast on nabrał w czasie pandemii szczególnej wagi i roli. No, mianowicie to był duży kłopot, kiedy no, zamykaliśmy gospodarkę, poszczególne sektory i szczególnie dla transportu właśnie osób w mniejszych samorządach. Był to ogromny kłopot. Był to również ogromny kłopot społeczny dla rodzin, które, no, czy tam osób młodych, które musiały dojechać do szkół średnich, bo ten problem rzeczywiście było trudno rozwiązać. No, w tym momencie te szkoły są oczywiście na przykład dziś otwarte i te osoby młode muszą dojechać do szkół, muszą osoby, które pracują, dojechać do pracy, osoby starsze do miejsc, gdzie załatwiają sprawy na przykład w urzędach i innych instytucjach. I ten transport na terenach wiejskich cały czas jest bardzo potrzebny. Bez tego programu rządowego i bez tej dopłaty, która w tej chwili wynosi 3 zł do wozokilometra, on nie będzie funkcjonował, więc myślę, że nikt nie pozwoli sobie na to. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby z tego programu rezygnować. Podnoszą to samorządy co roku. W tym momencie jest możliwość podpisywania również umów w perspektywie wieloletniej, więc utrzymaliśmy ten program trzeci rok. Cieszę się, że on cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo z tym był na początku bardzo duży problem. Na początku zaczynaliśmy od dosłownie kilkunastu linii w województwie. W tej chwili w wyniku naboru i podpisanych w tej chwili umów 450 linii będzie funkcjonowało. Skorzysta z tego samorząd województwa, ale również i powiaty, i gminy. Nie wszyscy, więc zachęcam do tego, żeby w tym programie wziąć udział. A jeszcze zostało nam kilka milionów złotych i taki program niebawem będzie, konkurs będzie niebawem ogłoszony, więc będzie można to nadrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, był gościem programu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobrego wieczoru.